sportowo, przepraszam, Akademia Sportu Walki, Knockout, Kickboxing. Pierwsze miejsce mistrzów Europy seniorów. Zeszły rok był świetny w moim wykonaniu. Zdobyłem wszystko, co tak naprawdę sobie założyłem, więc jestem mega zadowolony. No i teraz można powiedzieć, zbijam śmietankę, bo już odbieram drugą nagrodę, która tutaj w województwie lubuskim tak naprawdę należy do mnie. Duma? Co czuje sportowiec, kiedy jest doceniany? Kiedy, tak jak mówisz, z balu na bal, z imprezy na imprezę, od statuetki do statuetki? Tak, duma, radość i docenienie takie, tak? To są najważniejsze rzeczy, bo można robić coś w kółko, ale jak człowiek nie jest doceniony, to po czasie traci zaangażowanie tak naprawdę w to, co robi. No i tutaj tak naprawdę jakieś nagrody, statuetki podtrzymują moje zaangażowanie w sport, w to, co robię, w pasję, bo tak naprawdę robimy to prawie że pro bono, więc jestem wdzięczny tutaj, że zostaję doceniony. To był dla mnie naprawdę fantastyczny rok, chronologicznie idąc, to mistrzostwa Europy, wygrany Puchar Świata dający mi kwalifikacje na Igrzyska Paralimpijskie i dalej w listopadzie wicemistrzostwo i mistrzostwo świata, także tak naprawdę no chyba nie mogło się ułożyć lepiej. Pewnie cały czas głowa, żeby być na tym zwycięskim kursie w tym 2023 przedolimpijskim, ten kalendarz też pewnie mocno nabity ważnymi imprezami. Zaczynamy gdzieś od kwietnia, natomiast ja podchodzę na spokojnie. Tu nie, naprawdę nie ma ciśnienia, tylko cały czas wykonujemy jak na szczelnicy tą samą żmudną, ale jednak dla nas ciekawą pracę. Troszeczkę zostałam zaskoczona telefonem, że zostałam wyróżniona i to w pierwszej trójce tego plebiscytu. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Myślę, że też dlatego, że pięciobój nowoczesny jako dyscyplina nie jest tak bardzo popularna wśród innych dyscyplin i dlatego cieszy mnie to bardziej, że no taka unikatowa dyscyplina i ja jako zawodnik cieszę się, że zostałam wyróżniona i to mnie właśnie bardzo, bardzo cieszy, że ktoś dostrzegł przede wszystkim moją ciężką pracę, która zaowocowała w bardzo dobre wyniki w tamtym sezonie. Także dziękuję naprawdę za wyróżnienie, dziękuję za to trzecie miejsce. Siedzę dzisiaj tutaj, a myślę o dzisiejszej grze kontrolnej, myślę o najbliższym czasie, który nas czeka, to prawda. Chciałbym dzisiaj troszeczkę jak gdyby się wyluzować, ale nie jest to łatwe, tak jak pan powiedział. Myślę cały czas, problemów nie brakuje, natomiast jeszcze raz podkreślam, jestem dumny z tego, co zespół osiągnął, co klub osiągnął. Jest to niezwykle miłe, tak jak pan powiedział, że dyscyplina, jaką jest piłka nożna w naszym mieście, została dostrzeżona, doceniona i myślę, że absolutnie zasłużenie należy nam się ta nagroda. Tym bardziej się cieszę, że tak powiedziałem, że jestem tutaj, że mogę to odebrać, ale głowa już jest trochę gdzie indziej. Piotr Protasiewicz, dziś myślę sobie, wreszcie można się pobawić i nie patrzeć na zegarek za mocno. Nie, no jeśli już byłem na balu, to nigdy nie patrzyłem na zegarek. Kwestia tylko, czy na drugi dzień gdzieś tam się nie wyjrzałem, na jakiś obóz, taki okres raczej sportowo-obozowy. Ale nie, spokojnie. Żona decyduje, kiedy opuszczamy, ale lubi się bawić, także na pewno zagościmy dłużej. Rok wielu różnych wydarzeń, wielu sukcesów. Ja myślę, że w Zielonej Górze sport ma się dobrze. Na pewno są to trudne lata, bo i COVID, te wszystkie elementy na pewno również dotknęły troszkę sport, ale wierzę w to, że wrócimy do normalności i sport się również odbuduje.